Marszałek Kosicki zachęca do udziału w wyborach i referendum. Do udziału w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października zachęca mieszkańców województwa podlaskiego marszałek Artur Kosicki. Jako marszałek województwa podlaskiego chcę zachęcić mieszkańców województwa do tego, żeby wzięli udział zarówno w wyborach, jak i też w referendum. To ważne, żebyśmy oddali swój głos, żebyśmy mieli wpływ na to, kto nas będzie reprezentował. Podczas głosowania uprawnieni do udziału wskażą spośród kilkuset kandydatów zaledwie 14 osób reprezentujących okręg numer 24, który stanowi całe województwo podlaskie. Prócz nowego składu Sejmu, mieszkańcy województwa wskażą też łącznie 3 senatorów. Teren województwa podlaskiego podzielony jest na 3 jednomandatowe okręgi opatrzone numerami 59, 60 i 61. Ten pierwszy obejmuje powiaty augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miasta Suwałki i Łomżą. 15 października odbędzie się również referendum, które w ocenie marszałka Kosickiego jest niezwykle istotne dla całego regionu podlaskiego. Dlatego włodarz województwa zdecydował się włączyć w akcję zachęcającą mieszkańców podlaskiego do udziału w głosowaniu. Wystosowałem list do mieszkańców naszego regionu. Ten list będzie skierowany do wszystkich, zarówno za wersję elektroniczną, jak i tradycyjnej, ale też będą standardowe działania, czyli będą billboardy multimedialne, tradycyjne, tak żeby dotrzeć do jak największej ilości osób w naszym regionie. Szanowni Państwo, pod listem jest podpisany tylko i wyłącznie marszałek województwa podlaskiego, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja nie jestem osobą, nie jestem kandydatem, w związku z tym nie powinno to stanowić żadnego problemu. Ale już dzisiaj z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców naszego regionu do tego, żeby wzięli udział w wyborach, ale też wzięli udział w ogólnokrajowym referendum. List jest już kolportowany, trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców. Dystrybucja odbywać się będzie również drogą elektroniczną. Chcemy, żeby ta frekwencja w województwie podlaskim była jak najwyższa i myślę, że obowiązkiem każdego samorządowca jest zachęcanie do tego, żeby mieszkańcy wypowiadali się zarówno w formie poprzez referendum, jak i też w wyborach. Marszałek Kosicki odniósł się również do wezwań opozycji zachęcających do udziału w wyborach przy jednoczesnym bojkocie referendum. Kwestia związana z tym, że ktoś zachęca do wzięcia udziału w wyborach, a nie wzięcia udziału w referendum, jest pewną hipokryzją, zaprzeczeniem. Zarówno jedna, jak i druga forma jest najlepszym, czym można sobie wyobrazić dla mieszkańców, najbardziej bezpośrednią formą demokracji, bo wybieramy zarówno naszych przedstawicieli, którzy będą decydowali o naszej przyszłości na najbliższe lata, a być może i dziesięciolecia, bo te wybory są bardzo ważne, ale też będą mogli się wypowiedzieć w kwestiach, z których co najmniej dwie bezpośrednio dotyczą naszego regionu, bo przecież kwestia muru na granicy polsko-białoruskiej, ale też kwestia związana z nielegalną imigracją jest rzeczą, która nas dotknęła i uważam, że mieszkańcy nie tylko naszego regionu, ale całego kraju powinni z tej formy demokracji skorzystać, tym bardziej, że zgodnie z przepisami konstytucji te referendum, jeżeli będzie ważne, wiąże każdy następny rząd. Ośrodek rehabilitacji ma 30 lat. 350 tysięcy pacjentów, 52 tysiące dzieci. Tyle osób skorzystało przez 30 lat ze świadczeń udzielanych przez Suwalski Ośrodek Rehabilitacji. To jedyna tego rodzaju samodzielna placówka w województwie podlaskim. W uroczystościach jubileuszowych obok parlamentarzystów, pracowników, zaprzyjaźnionych jednostek ochrony zdrowia wzięli również udział liczni przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego. Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym ośrodek. Myślę, że jest to ośrodek na miarę potrzeb i na miarę miasta.
ośrodek i jak powiedziałem, co prawda może tak formalnie go nie znam, to jednak jako radny Sejmiku Województwa Podlaskiego przez 13 lat na różnego rodzaju sesjach, spotkaniach, komisjach zajmowaliśmy się sprawami opieki zdrowotnej wszystkimi, więc też i ośrodkiem. Dobrze zainwestowane pieniądze, to wszystko dobrze służy i cieszy, bo dobrze służy mieszkańcom Suwałki i Suwalszczyzny. Na tej prezentacji mogliśmy zobaczyć sumy, liczby osób, dla których pomogliście, ale za tymi cyframi są konkretne imiona i nazwiska. To są konkretne przypadki, które wymagają pomocy, dla których Państwo pomogliście wrócić do pełnej sprawności, ale też, jak i Pan Prezydent powiedział, tych przypadków jest jeszcze cała masa, one cały czas się zdarzają i to widać, że właśnie ten ośrodek tutaj w Suwałkach jest niezwykle potrzebny. Bardzo serdecznie gratuluję tego jubileuszu, życzę wszystkim pracownikom wytrwałości, bo nie jest to łatwa praca, ale misja, którą Państwo niesiecie, jest naprawdę wspaniała. Choć ośrodek cieszy się wielkim wsparciem uzyskiwanym od podlaskiego samorządu, ogromem wdzięczności pacjentów i dużą satysfakcją z osiąganych wyników pracy, to jego codzienność nie jest usłana komfortem. Niestety, przychody z realizacji usług opłacane w ramach umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywają całości kosztów działalności i dlatego realizujemy świadczenia ponad limit i tutaj oczekujemy na przychylność NFZ-u i zapłatę za te świadczenia ponadlimitowe. Aktualnie kwota nieopłaconych świadczeń ponadlimitowych wynosi 2 700 000 zł. Te nadwykonania pozwalają skrócić kolejki pacjentów oczekujących na fizjoterapię, która umożliwi im szybszy powrót do zdrowia i, jakże często, aktywności zawodowej. Wśród gości jubileuszowej uroczystości pojawiła się jedna z pacjentek suwalskich fizjoterapeutów pracujących w tutejszym ośrodku. W krótkim, ale emocjonalnym wystąpieniu podzieliła się z zebranymi przeżytym doświadczeniem. Korytarz na górze ma 47 metrów i 75 kroków. Bardzo Państwu. I które nas spowodowały, że ja 3 tygodnie po wyjściu z ośrodka rehabilitacji wróciłam do pracy. Wartość rehabilitacji i trud, jaki należy w nią włożyć, docenia również Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego. Rehabilitacja to jest taka dziedzina, ażeby wynik pracy zobaczyć, prawda, odczuć, to trzeba czasu. Czasami, kiedy podamy antybiotyk, kiedy zastosujemy jakieś leczenie operacyjne, to jest dosyć szybko widoczne i jest się z czego cieszyć. Natomiast tutaj potrzeba zaangażowania bardzo wiele czynników. Miejsca przyjaznego pod każdym względem, pod względem, które tworzą ludzie i które tworzą przedmioty, dobrego zespołu, specjalisty i pacjenta, który ma prawo być i zniecierpliwiony, i traci wiarę, i trzeba go po prostu przeprowadzić przez ten proces. Jak podkreśla, miała okazję obserwować pracę fizjoterapeutów i ich pacjentów. Wiem, jak to jest ważne, to chodzenie o kulach, to tracenie nadziei i odzyskiwanie. W jednej godzinie tracę nadzieję, odzyskuję, mam siłę, nie mam siły. Te spostrzeżenia pozwoliły jej na nakreślenie obrazu dobrego fizjoterapeuty. Powinien być ludzki. Oprócz tego, że jest fachowcem, bo to jest niezbędne. Ludzki, cierpliwy, normalny, nie gorszący się niczym. Deszcz gratulacji i podziękowań spadł na personel ośrodka, pracowników administracji, pielęgniarki, fizjoterapeutów. Placówka zatrudnia łącznie około 100 osób, które pracują nad przywróceniem nadziei i zdrowia około 400 codziennych pacjentów.